się w Warszawie, w hali Expo, w warszawskiej hali podstawowej Expo. Jak co roku, w pierwszej dekadzie marca, odbywają się tu targi wodne pod nazwą Wiatr i Woda, czyli targi sportów wodnych i rekreacji. Wystawa posadowiona jest w trzech dużych halach i jednej zbiorczej. No, można by w przybliżeniu powiedzieć, że każda z tych trzech hal posiada swoją osobną tematykę. Hala, w której znajdujemy się w tej chwili, głównie poświęcona jest jednostkom pływającym typu motorowego, motorowodnego. Znajdują się tu najróżniejsze jednostki pływające, począwszy od tych niedużych, chociaż muszę przyznać, że tych właśnie niedużych dla zwykłego śmiertelnika jest stosunkowo mało, a nawet powiedziałbym bardzo mało. Natomiast najwięcej jest potężnych jachtów motorowych o wielkości dochodzących nawet do kilkunastu metrów długości. Oczywiście ceny takich jachtów absolutnie nie dla nas, nie dla zwykłego śmiertelnika, a więc można tylko nacieszyć oko. Młodzież, z którą przyjechaliśmy, niewątpliwie doznała, powiedziałbym, pozytywnych wrażeń, uczuć. Niech przynajmniej wiedzą, co w Polsce się produkuje, co w Polsce znajduje się w podaży, w handlu, sprzedaży. Wiele z tych potężnych jachtów oczywiście również jest produkowanych w Polsce. Powiem, że również w Tomaszowie, chociaż akurat tomaszowianie nie pojawili się w tym roku na tych targach. O ile się orientuję, akurat również odbywają się targi w Hanowerze i jedna z tomaszowskich firm właśnie tam się udała. Jesteśmy na targach Wiatr i Woda w Warszawie z uczestnikami sekcji żeglarskiej Młodzieżowego Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Przyjechaliśmy tutaj, żeby się rozejrzeć i zobaczyć, co jest w naszym zasięgu, a co jest w sferze marzeń i co pozostaje w sferze marzeń. Jest z nami również członek zarządu powiatu Andrzej Wodziński, znany motorowodniak i ten, który miłuje przebywanie nad wodą. Natomiast w tej hali, którą teraz Państwo macie okazję zobaczyć, myślę, że oprócz kanapek i kawy z mlekiem, jednak większość z tych rzeczy, które są tutaj dostępne, pozostanie w sferze marzeń dla przeciętnego użytkownika i miłośnika żeglarstwa i sportów wodnych. Dlatego, że ceny tych jachtów, które tutaj widać, dochodzą do miliona dolarów. Natomiast na innej hali są zdecydowanie bardziej dostępne sprzęty i to takie, którymi jesteśmy zainteresowani jako ci, którzy są uczestnikami sekcji żeglarskiej w Młodzieżowym Domu Kultury. Targi Wiatr i Woda do Warszawy zabraliśmy również najmłodszych uczestników naszych sekcji, ponieważ w Młodzieżowym Domu Kultury funkcjonują sekcje takie jak sekcja kajakowa, jak sekcja żeglarska, jak sekcja pływacka, czyli te, które są naprawdę związane z wodą. Chcieliśmy dzieciom pokazać, jakie są możliwości, jakie są najnowsze technologie, w których wytwarzany jest sprzęt pływający.
Krawczyk, chodzę do 6 klasy, a chodzimy razem na sekcję windsurfingową. Ja ogólnie żegluję już 1,5 roku. Jesteśmy tu, ponieważ interesujemy się bardzo budową jachtów, jak również częściami i ogólnie różnymi jakościami i firmami jachtów. Mamy nadzieję, że na razie mamy zajęcia teoretyczne, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej zejdziemy na wodę i będziemy mieli zajęcia praktyczne, bo bardzo już, bardzo chcemy już te na wodzie, tak? Ja nazywam się Gosia, jestem uczennicą 2 klasy gimnazjum. Chodzę na zajęcia już od 1,5 miesiąca. Na razie mieliśmy zajęcia teoretyczne na basenie, na siłowni, na hali. Przyjechaliśmy tutaj, żeby poznać budowę, pooglądać jachty, poznać firmy, żeby pozwiedzać, pooglądać. Nazywam się Szymon, chodzę do 6 klasy. Na zajęcia żeglarskie chodzę od 4 miesięcy. Chciałbym w tym roku popływać na łódkach, które się nazywają Optymistki. Nazywam się Kacper, chodzę do 1 klasy gimnazjum. Chodzę od 4 miesięcy już do sekcji żeglarskiej i chciałbym popływać na łódkach optymistkach, bo widziałem, jak dobrze się bawią koleżanki. Dobry Państwu, witamy serdecznie na pokazach przy basenie. Będziemy właśnie mówić o bezpieczeństwie żeglowania, między innymi na optymiście. Co Pan trener by powiedział tak naprawdę, żeby przekonać ją, jeżeli pociecha, w pełni bezpieczna na takim optymiście? Przede wszystkim w tej chwili mamy wspaniały strój. Bo to jest jakby nie tyle bezpieczeństwo, co komfort i zdrowie. Wspaniałe sztormiaki, wodoodporne, oddychające. Dziecko może cały dzień w takim sztormiaku przebywać na wodzie, tak jak widać, pływać. Proszę bardzo, pływamy i wychodzą na brzeg, są suche. Moja przygoda ze sportami wodnymi rozpoczęła się bardzo dawno, powiedziałbym. Na przystani Szkolnego Ośrodka Sportowego. W tej chwili przystaniem Deku, gdzie również ta właśnie nasza młodzież zażywa sportów wodnych. Ja swego czasu również na tej przystani trenowałem kajakarstwo wyczynowo. Później oczywiście troszeczkę żeglarstwa, ale przede wszystkim zażywałem sportów motorowodnych. Na różnego rodzaju jednostkach pływających, z reguły skonstruowanych przez siebie samego i wykonanych również własnoręcznie. No jeżeli mówię o sportach motorowodnych, to troszeczkę żałuję, że to, co najbardziej mnie interesuje, czyli napędy hydroodrzutowe, hydrojety, czy pędniki wodno-odrzutowe, jak to woli, tak można mówić, w tym roku zostały wystawione w bardzo ograniczonym zakresie. Przodują oczywiście skutery o potężnych silnikach, z reguły ponad 150 do 250 koni mechanicznych, dwu-trzyosobowe. Chyba już ostatnie egzemplarze pojawiają się również słynnych jet ski, czyli nart wodnych, czyli tych skuterów jednoosobowych, stojących skuterów z silnikami poniżej tylko do 100 koni, bo to przy sportach motorowodnych można powiedzieć, że poniżej 100 koni to już są niewielkie silniki.
pozostałe dwie hale wystawowe, to jedna z nich głównie sprzęt właśnie żeglarski, a ta druga czy trzecia już w tym układzie to osprzęt. Osprzęt do wszelkiego, rodzaju jednostek pływających. I w sumie ta hala jest najbardziej oblężona, ponieważ tam żeglarze, wodniacy mogą kupić wszelkiego rodzaju osprzęt, gadżety po cenach, po których nie kupiliby nigdzie indziej, ponieważ są to z reguły ceny producentów. I tu taka moja dygresja, że no niestety coraz mniej jednak można tego osprzętu kupić bezpośrednio. Firmy coraz częściej bazują, czy prawie wyłącznie już, na sprzedaży wysyłkowej. Niemniej jednak takie firmy jak firma Bakista czy Aquasport jeszcze posiada troszeczkę tego osprzętu, który można nabyć w sposób bezpośredni, czyli widząc, oglądając, dotykając. Ja jestem zwolennikiem właśnie tego typu handlu, tego typu kupowania. Małe elementy z drobnego osprzętu również zakupiłem.